Vlog miał być, miał dotyczyć rutyny z chorym dzieckiem. Po czym zachorował mój mąż, Krzyś. Po czym zachorowałam ja. I wyszła z tego rutyna chorej rodziny. Jezus Maria, no powiem wam, wszystko, źle się czujemy, totalnie. Dostaliśmy sok z czarnego bzu. Czarnego bzu. I prawdopodobnie on może nam pomóc. Tak, pomóc. Ale Miki teraz aktualnie nic nie chce jeść, nawet zrobiłam mu gryzik, wiecie, żeby cokolwiek spróbował, bo zjadł rano o 9 kanapkę, mamy godzinę 3 i nic nie jadł. Dam mu picie, żeby pił chociaż. Napijemy się? Sprawdzimy, jak ja nigdy nie piłem. Ale ja dobra, nawet, no. Nie mam pojęcia, chętnie. Jak to smakuje. A ty masz pojęcie? Nie, co ty. Czarnego bzu nigdy nie piłem. I kurczę, otworzymy czarny bez. Otworzymy. Och. Zapasteryzowany. Patrz, zasłoniłam się całego. Co? To może dziwnie smakować. Jak to mówią, złe na złe. To nie ma smakować, to ma leczyć. Co ty, będzie zajebiście smakować, ja znam ten zapach. Tak? Trochę pachnie, już wiem czym. Czym to pachnie? Aronią. Sokiem z aronii. O nie, tylko nie aronia, nie aronia, jest kwaśna koszka. Pyszne. No co ty? Zaskoczysz się. Twoje zdrowie. Twoje zdrowie, Nitka. Dobre. Damy ci też soku z bzu. Jak wszyscy piją, to wszyscy piją. Nie wiem, czy ty to wypijesz, bo ty ale nic nie wiem, nie czy chcesz. Może? A co mu będzie? Po roku już wszystko można, nawet miód. No dużo tego dla was. Jeszcze? Ale dobry soczek. No i tak się kiedyś ludzie leczyli, tak. I dzieci piły, i wszystko było dobrze, i nikt nie narzekał, że niedobre. Damy mu dwie łyżeczki. Chcesz jeszcze? Nie, okej, to mama pije. Ech, mama. Już mi lepiej. Też mi się lepiej zrobiło, psychicznie. Psychicznie ja jestem wyleczona. Gdzie, jak, bez, jaki bez to jest? Ja chcę to czarnego zrobić. Bzu, ale ja nie wiem jak się to robi. Ja nie mam pojęcia, ale w przyszłym roku jest gadka, że robimy własny warzywnik, własne przetwory. Tutaj z czyszcza to będą tylko nasze słoiki. Nic ze sklepu nie będę kupować normalnie. Koniec. Wydajemy takie hajsy na żarcie i generuje się tyle plastiku, że powiedziałam, że nie, trzeba coś zmienić, bo jesteśmy przerażeni ile plastiku w ogóle po jednych zakupach idzie. Jeszcze mam syrop z kwiatu bzu czarnego. Syrop. Syrop. A to jest co to jest? Sok. Czym się różni syrop od soku? No patrz jaki jest sok. No, a syrop? Syrop jest gęsty. A co na co, czekaj, syrop, na co jest syrop? To może jest... Jej właściwości lecznicze są bardzo szerokie. Działa antywirusowo, wykrztuśnie i rozrzedza katar, wzmacnia odporność organizmu, chroni i wzmacnia problemy wdechowe. Ale robi praktycznie to samo co tamte. No to przyspiesza przemiany materii. A jeszcze zapalenie. Także łagodzi stany zapalne skóry. O. Ale to pijemy drugi? Zobaczymy jak smakuje? Tak. Ja chcę ten mniejszy. Zdrówko. Zaskoczysz się? A rubleki! Gorszy niż tamto? No tak, no ale... Ale jako, jak ten taki z cebuli no coś, cukier. Coś ten deser. Ja ratuję! Zero waste! Filozofia to chyba. Ale to zjara. A wcale nawet nie. Kochanie, wyjmiesz mi ten? Jesus. Trzeba wyjąć.
Ale by było. Parzy. Teraz robimy lukie z białej czekolady, he! Figo zrobię. Jaka mi kisz? A Krzyś, co robisz? Nic nie robię. Bo myślę, tak wiesz, zaczęłam nagrywać, nie powiedzieć, że nie mam kataru i w sumie tyle. Czy how? Bo nie słyszałam. Widział ktoś moją tą? Pinkę na włosu? Strasznie się poda. Pokażę wam coś, co jest hitowego. Ja wiem, że pewnie tutaj huczy i nie wszystko słyszycie, ale tak jest w domu, a my was zapraszamy do naszego domu. Chwileczkę. Mikołaj, chcesz am? Bo on teraz dzisiaj sam mówi, czy chce am. Mikołaj, chcesz am? Chyba nie. Mikołaj! Rok i jeden miesiąc i ma matkę w dupie. No super. Chcesz spróbować bigosu? Chciałbym spróbować czegoś. A cienko. Tańcu. Próbować? Jeszcze nie. No to spróbuj pierwsza. To muszę ściągnąć aparat. Nie, wypuszczasz malinę. No to co? Słoiki? Tak. Dobry. Ała! Co zrobiłeś? Co to było? Jedno ze sobą. Dobra, ja wkładam. Przydałby ci się ten lejek. Lejek. To musimy kupić, ja to muszę znaleźć. Ja też muszę to znaleźć. To jest zajebista rzecz. Dzisiaj wieczorem. Muszę sobie spisać, co ja muszę znaleźć. Robicie bigos podczas czyszczenia lodówki. Ja w zależności, co mam do czyszczenia w lodówce, to albo robię bigos. No już. Albo leczo. Jeszcze powinnam robić fasolkę po bratońsku, ale tego ja właśnie nigdy nie robiłam, bo strasznie długo trzeba namoczyć fasolę. Ale też nie wyszło. Dużo? Co? Dużo. Ale ja to daję do zamrażarki, kochanie. O, i pytanie, czy mrozicie takie rzeczy? No mogłabym to generalnie zaciągnąć, ale to musiało być, wiesz co, potrójne toen. Pasteryzowanie, bo tu jest mięso. Najlepsza czekolada do robienia polew, rozpuszczania i tak dalej, groszki. Podlinkuję wam pod spodem. Tylko mam jej mało już, ale może starczy. Skończy wam się zwykły majonez i będziemy dzisiaj próbować pierwszy raz wege. Jestem strasznie. Tak, bo podobno jest równie dobry, a mniej kaloryczny i zdrowszy. Ale pachnie takim... Wiesz, czy mi go pachnie? Ale majonez pachnie tak trochę octowo. Nie, on pachnie tym... silikonem. Świeżym silikonem. Masz rację. No nie świeży silikon, tak pachnie. Masz rację, no. Proszę. No, spróbuj. I puść. To ja mam do świeżego. A próba teraz. No, Mikołaj nie umie trzymać napięcia. Ciekawy. Zajebisty ale jest. Bardzo jest kwaśny. A, co ty pieprzysz? Bardzo je. Czuć tym. Silikon. A, ty się silikon. Jakbym ci nie powiedziała, że jest wega, to byś nawet nie zauważył. A to by to... Ja czuję silikon. A, nie. Wcale nie słuchajcie go. Akurat tutaj się z tobą nie zgadzam. Dla mnie bomba. Każdy człowiek, który kładł silikon, powie wam, że smakuje i pachnie jak silikon. Znaczy, jak pachnie jak silikon. Dzięki. Tata z nim ustraszony. No w ogóle. Ale musiałeś dokończyć zdanie z silikonem, nie? A nie mogę, ja pierdzielam. Nie, kochani, nie dotykaj tego. Nie. Będę wdzięczna. Hard. Bo tu mi ciężko go, wiesz, tak odganiać cały czas. Tak, jest super. Z tatą się wygłupiamy. Wyginamy się. I sprawdzamy, czy Mikołaj da rady utrzymać się.
Ale widzimy. Stała się zły, tak. Bez rady? Super! Jesteśmy prawie w powięciu! Super! Ale mocny, jaki silny! Silny! Brawo, jest chorupka, ale jest siła! Jest siła. To jest silny siła. Chłopczyk! Teraz nienacka! Hop! O ja! Trzymaj się, ale mam mięśnie brzucha! To jest siła! Najlepsze mięśnie brzucha! Potrzebuję cukierku. Nigdy nie używam. Mikołaj, czy jesteśmy w stanie mamie podać cukierku? Jezus, idźcie ze sobą! Komu puszczamy buziaki? Tacie? A tata se tutaj to założył, wiesz? Bo tata boli głowa tutaj się nie. Dlatego tata se tutaj założył takie. Ale to coś. Trzeba powiedzieć, że mój mąż ostatnio zamówił takie narożniki dla dzieci, żeby było bezpiecznie, no nie? Mikołaj się nim bawił. Tam w tym koszyku powinny być. Żeby było, wiecie, bezpiecznie, żeby dziecko sobie na kancie na rogu czegoś nie narobiło, nie? No, najlepsze, że mówi, o ja, kochanie, no to gdzie to dajemy, żeby Mikołaj ten... A mój mąż mówił, to nie dla Mikołaja, to dla mnie, bo on cały czas się tutaj... zresztą wiecie, w ten okap ciulnie. Tak, ja sobie tutaj założyłem na róg i teraz patrzcie się, Mikołajem, zaryzykuję głowę Mikołaja, patrzcie się. No, nie chcę się pęcnąć. Nie chcę się pęcnąć. Pęcę! O ja! W ogóle nie bolało. W ogóle. Bolało? No, tak, to tutaj. Tu zakładał, tak. Tato zakładał. Tato się cały czas tutaj tłukł. I za tatę nic nie boli. Wyciągnijcie mi maliny z lodówki, wiecie gdzie są. Mikołaj, czy jesteśmy w stanie? Nie ucz tak mi syna, tylko po prostu pomagaj. Z lodówki czy z zamrażarki? Zamrażarki. Mikołaj, czy jesteśmy w stanie wyciągnąć mamie maliny z zamrażarki? Jesteście! Wow, udało się, jesteśmy zajebiście. Co mama by bez nas zrobiła? Nic. Proszę, po co ci takie teraz zamrożone maliny? Na górę. W tym momencie? No, żeby mi się wkleiły w lukier. Ile płaci się za prąd? No strasznie nisko to zeszło. Zmieścicie się w 2000 kW? No. Bo my w życiu. Pierwsze 4 miesiące. No dokładnie. Tego trzeba coś zmienić. I tata Krzysiu znajdzie co i wam powie co. Ty, ja z niej sprawdzam jaki ten lukier. Zajebiste. Ha, teraz narobię wszystkim smaka. A to będzie, ten przepis będzie za niedługo, ale pochwalimy się kiedy indziej. O, ale ci się kroi. Mhm. Znowu ją zjemy w jeden dzień. Zjemy. O kurde, jaka dobra, ja pierdolę. O, przepraszam.